Tak sobie myślę. Aha. Nie wiem, kurwa. Teraz to mi trochę żal tej dziewczyny. Nie myślisz o niej, tylko o sobie. Boisz się końca. To się nazywa zdrowy egoizm. Ja chcę tylko powiedzieć, że laska miała wyjątkowego pecha w życiu. Wiesz co? Pecha to ja miałam w Konpeki Plaza. Obie Songbird chciałyście latać za blisko słońca. Jak mówi stare chińskie przysłowie, wyżej jajec nie podskoczysz. Tyle, koniec. Masz zajęcie czekając na kontakt od Rita. Nie przewinę czas. Cisza. Jeszcze poczekamy. O. Możesz rozmawiać? Wiadomo już co z moją operacją. Jeszcze nie. To skomplikowany proces, ale trzymam rękę na pulsie. Wyjeżdżam z Night City. Chciałbym z tobą porozmawiać na żywo. Stacja paliw na drodze do południowej Kalifornii. Reed? Samą porę. Za chwilę już by mnie tu nie było. Nasze pierwsze spotkanie. Czarny Thornton Merrimack. Masz dobrą pamięć. Trzeba było powiedzieć, że ci się śpieszy. Może miałem nadzieję, że nie zdążysz. Jestem potrzebny w Waszyngtonie. Długa droga do przejechania samochodem. Mam uraz do pociągów. Poza tym potrzebuję czasu, żeby się zastanowić. Dużo czasu. Songbird przeszła już zabieg. Będziesz się z nią widział? Sami jest w dobrych rękach. Czekają długa rehabilitacja, zanim dojdzie do siebie. A potem? Trybunał Stanu? Myers jest pragmatyczką. Pozwoli Somi wrócić do FIA i odpokutować za grzechy dalszą służbą. No dobra, Reed. Czego ode mnie potrzebujesz? Jest taka jedna rzecz. Nie daje mi spać. Ciągle zadaję sobie to pytanie i... Nie wiem, ale może ty wiesz. Kiedy Somi była w samolocie, dlaczego zadzwoniła do ciebie, a nie do mnie? To chyba jasne. Było jej wstyd, że 7 lat temu skazała cię na śmierć. Ona tylko wykonywała rozkazy. Nigdy nie obwiniałem jej za to, co mnie spotkało. Zniknąłeś z jej życia na 7 lat. Zostawiłeś ją samą. Nie mogłem utrzymywać z nią kontaktu. Musiałem grać swoją rolę.
Przecież Somi znała prawdę. Wiedziała, że nie jesteś zdrajcą. Wydawało mi się, że w ten sposób ją chronię. Zapomnij o Songbird. Zrobiłeś dla niej więcej, niż na to zasługiwała. Teraz musisz skupić się na sobie. Możesz zacząć od nowa. To rzadki luksus. Czas na mnie. Vi, dzięki za szczerość. Powodzenia, Reed. Odezwę się, kiedy nasi chirurdzy będą gotowi. Biedny skurwiel. Co? Żal ci Rida? Może. Nie wiem. Dla niego nie ma już nadziei. Powiesi się. Zobaczysz. Miał na to 7 lat. Teraz wreszcie może coś zrobić ze swoim życiem. Facet przegrał wszystko. Tylko jeszcze to do niego nie dotarło. Jego prezydentka okazała się zbrodniarką wojenną. Jego przyjaciółka pokazała mu środkowy palec. Jego ideały poszły się jebać. Powiesi się. Jeszcze poczekać jeden dzień, to poczekajmy, czemu nie? Nie mogę czekać. A co czekamy? Aha. Za darmo. Ciekawe. No, żyje. Nasi neurochirurdzy zdefiniowali polecenie dla matrycy neuralnej. Gotowa na usunięcie konstruktu? Jakie są szanse, że operacja się uda? Szczerze. Będziesz pod opieką najlepszych lekarzy po tej stronie świata. Uda się, Vi. Jestem gotowa. W takim razie wyślę po ciebie AV-kę. Wybierz jakieś odosobnione miejsce. Dach nad sklepem Mystis Esoterica. Zaczekamy.
czekać, ją naprawdę wyleczą. Mam nadzieję, że tak. Ewentualnie mnie zastrzelą i tyle. Znowu tutaj. Tak ulała ofertę FIA. Taki spontaniczny pomysł. Nie dzwoń już do Rida. Znajdziemy inne rozwiązanie. Jasne. Że co, proszę? Nie widziałaś, co napisał? Chcą mnie wymazać. Mam ci tłumaczyć, co to znaczy? Przecież to było oczywiste od początku. Myślałeś, że cię wyjmą i włożą do innej głowy? Myślałem, że mnie wyłączą i odstawią na półkę. A w wersji optymistycznej, że pomożesz mi z transferem do sieci. Ale nie, że mnie kurwa wytną jak raka. Szukanie rozwiązań, które mogą, ale nie muszą się udać, albo operacja. Wybór jest prosty. Dzwonię do Rida. Dotarłaś na miejsce spotkania? Tak. Możecie mnie zabrać do kliniki. Wysyłam AV-kę. Niedługo tam będą. Czyli tak to się kończy. A jak inaczej miało się skończyć? To moje ciało. O, i moje życie. No, jaki słodziak. Kończmy to. Zobaczyć Wizdrową. Wreszcie. To będzie moje zakończenie oficjalne. Happy end będzie mój. Nawet nie będę ścigać poprzednich zakończeń. James Weiss, FIA. Zakładam, że mam do czynienia z V. Jeśli mogę... To zaszczyt uścisnąć rękę kobiety, która ocaliła prezydentkę. O Jezu, jaki wazryniarz. Zaraz, zaraz. Wszyscy wiedzą, że uratowałam Myers? Myślałam, że to tajemnica państwowa. Oficjalnie.
ale wieści w FIA szybko się rozchodzą przy ekspresie do kawy. A gdzie Reed? Nie przyleciał z wami? Zatrzymały go obowiązki. Nie ma się czego obawiać, spokojnie. Zapraszam do środka. Lekarz oceni pani stan i podejmie niezbędne kroki. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jamesie Weiss. Doktor Lozano, będę panią operował. Zaczniemy od szybkiego skanu systemu nerwowego. Proszę podpiąć łącze osobiste. Mam nadzieję, że coś jeszcze z niego zostało. No jest uszkodzony, ale damy radę to naprawić. Zaczyna się nowe życie. Jaki Johnny zły. Chcę popatrzeć na miasto. Bez obawy. Niedługo pani tu wróci. Otwórzcie. Na wszelki wypadek. Zrób to dla mnie, Weiss. Uścisnęliśmy dłonie. Night City. Czego byś nie zrobił, zawsze cię złamie i zetrze na proch. Wspomnisz moje słowa, gdy pokona cię po raz kolejny, a potem znowu. Jakoś nie czuję się pokonana. A szkoda. Może powinnaś. Czemu? Bo w końcu osiągnęłam to, co tak długo walczyłam. Ostchórzyłaś. Ty, cienias. Ale przeżyję. Gratulacje, Vi. Możesz być z siebie dumna. Wiesz co? Gdybyś ty wybierał, zabiłbyś mnie bez wahania. Co ty możesz o tym wiedzieć? Nie zadałaś sobie trudu, żeby naprawdę mnie poznać. No, znam cię aż za dobrze. Jesteś pieprzonym egoistą. I kto to mówi? Postawiłaś sobie chochoła, żeby mnie zabić z czystym sumieniem. Ja po prostu chcę żyć. Wiedziałeś o tym od samego początku. Były inne sposoby. Mogłaś przystać na plan Alt, włamać się do Mikoshi. Właśnie zrobiłem te zakończenia i okazało się, że żaden z nich w nie ma szans nawet bladych, żeby przeżyć. Tylko w zakończeniu Nomadów. Istnieje taka szansa, ale też niepewna. Chcesz, żebym udawał, że nic się nie stało? Żebyśmy spokojnie zasnęli. A ty, że jesteśmy po stronie Arasaki, to tak naprawdę na koniec zgrają nas na relik i schowają do szafy. To będzie przeżycie. Przepraszam, Johnny. Przepraszam, że nie możesz odejść na własnych warunkach. Nie powinno tak być. To tylko słowa. Wiem. Ale chciałam, żebyś je usłyszał. Może w innym życiu moglibyśmy być przyjaciółmi. Dlaczego nie udało się w tym? Zbyt wiele nas dzieliło. I chyba nie chcieliśmy się nawzajem zrozumieć. Nie mogłem znieść, że uwięziono mnie w ciele kogoś przeciwnego moim ideałom. Zapomniałem, że ty też masz prawo w coś wierzyć. Wygląda na to, że jest pani pod wpływem silnych emocji. Trzeba coś z tym zrobić. No, nie wiemy, jak stres wpłynie w tej sytuacji na mózg. To chyba już. Chyba tak. Myślisz, że potrafilibyśmy sobie nawzajem wybaczyć? Ja potrafię. A ty? Myślę, że tak.
Cześć, Vi. Vi, słyszysz mnie? Pokrzyżowałaś mi plany, wiesz? Miałam zamiar wyjechać z miasta na stałe, nawet już zaczęłam się pakować. Ale teraz chyba to odłożę. Trzymaj się. Gdybym mogła coś zrobić, cokolwiek, po prostu mi powiedz. No i myślę, że będzie sparaliżowana na koniec. Tylko wspomnienia. Głosy? Nikogo nie słyszałam, oprócz ciebie. Widzimy się w afterlife. Otwiera oczy. Reed. Tym razem chyba mnie widzi. Vi, słyszysz mnie? Chyba... słyszę. Mogę mówić. Dobrze. Najwyższy czas. Reed? To ty? Wydajesz się jakiś inny. I wyglądasz tak jakoś... Człowiek przesiąka Langley, kiedy się tu zasiedzi. Nie jestem wyjątkiem. Ładny widok? Co? Za oknem. No, zielony, spokojny. Przeciwieństwo tego, do czego jesteś przyzwyczajona. Mówili mi, że masz obowiązki i nie znajdziesz dla mnie czasu. Kto tak mówił? No, Weiss. Nie było cię w AV-ce. A tamto... nie było powodu, żebym się pojawił. Ale tym razem czułem się zobowiązany. Muszę zapytać, co tam u Somi? Ułożyło się jakoś? Od dawna nie mam dostępu do takich informacji. Wiem tylko, że żyję. Skoro przyszedłeś tu osobiście, to znaczy, że masz złe wieści. Nie przeciągajmy tego. Operacja się nie udała, tak? To nie takie proste. Udało się uratować ci życie. Słyszę tam jakieś ale. Jest ale. Żeby bezpiecznie wyciągnąć engram, trzeba było uszkodzić twój system nerwowy. Co to znaczy? Nóg nie czuję. Twoje neurony... O. Nie są w stanie obsłużyć większości wszczepów. Mała cena. Mózg udźwignie obsługę łącza osobistego i prostych koprocesorów, ale... każda próba użycia wszczepów bojowych może cię teraz zabić. Vi znajdzie pracę w biurze gdzieś. To jest mała cena. To koniec życia, jakie znałaś. Jest jeszcze coś. No bez jaj. Spałaś 2 lata. Mamy rok 2079. Inaczej wyobrażałam sobie świat przyszłości. Żart. Podziwiam. No, nie mam siły wściekać się na rzeczywistość. W każdym razie,
Nie teraz. Znaczy byłaś w śpiączce. Ale nie potrafię. Dlaczego wszyscy zawsze chcą mi pomóc, ale nigdy się nie da? Dobrze się czujesz? Potrzebuję powietrza. Duszno mi. Nogi jak z wad. Ledwo stoję. A wiesz, 2 lata. Uszkodzili system nerwowy. Nie wierzę. Czemu nie użyli do naprawy nanobotów? Podobno matryca neuralna obniżyła zdolności regeneracyjne twoich komórek. Próbowaliśmy wszystkiego, naprawdę. Co z moimi szczepami? Zostały zdezaktywowane. Trzeba było to zrobić, żeby cię ratować. Kiedy będę mogła wrócić do Night City? Choćby dzisiaj. Ale musisz zadać sobie... Gdzie moje rzeczy? Vi, posłuchaj mnie. Twoje ciało nigdy nie wróci do normy. Nie poradzisz sobie w tym mieście. Już nie teraz. Co cię to obchodzi? Naprawdę, doceniamy to, co dla nas zrobiłaś. Znaleźlibyśmy ci zajęcie tu, w Langley. Nie. Nie jestem gotowa na takie propozycje. Rozumiem, ale wolę, żebyś od początku wiedziała, że masz wybór. Wszystko, czym byłam, właśnie rozpieprzyło się w drzazgi. Ale będziesz żyła, Jezu, to co ci chodziło od początku. Po co pieprzesz takie głupoty, Vi? Zresztą... To nie jest moje życie, Reed. Ale może być, skoro tamto już nie wróci. Nie wiem, może kiedyś. Zastanowię się, ale teraz jadę do Night City. Nie po to uciekłam przed śmiercią, żeby umrzeć za życia. Twoja decyzja. Zadzwoń do pielęgniarki, gdy będziesz wiedziała, dokąd konkretnie chcesz jechać. Jeśli zmienisz zdanie, to wiesz, gdzie mnie szukać. Reed? Czy w całej tej historii mogliśmy zrobić coś lepiej? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, Vi. I boję się na nie odpowiadać. Nie może być. Cześć, Judy. Vi? Gdzieś ty była? W klinice NUSA. Miałam operację. Długa historia. Operacja też musiała być długa. I to potwornie. Byłam w śpiączce.
Nie planowałam tego. Wow. Myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę. Wiem, powinnam już nie żyć, ale w końcu znalazłam sposób na biochip. Ale co, jak? Udało ci się pozbyć Silverhanda? Pozostaniesz sobą? Już na zawsze. 100% V. Wow. Fantastyczna wiadomość. Fajnie, że niektóre historie kończą się jednak dobrze. Jest jeszcze druga strona medalu. Ja nigdy nie wydobrzeję do końca. Żyję, ale nie wiem, co teraz będzie. Cholera. Poważnie? Przykro mi. Mam nadzieję, że uda ci się ułożyć wszystko od nowa. Zabrzmiało, jakbyś zakładała, że nie będziesz w tym uczestniczyć. Jesteś na mnie zła, że zniknęłam, tak? Nie, to znaczy, kiedyś byłam, ale zrozumiałam, że odezwałabyś się, gdybyś mogła. Po prostu... Wi, mieszkam teraz w Pittsburghu. Ożeniłam się. Jeśli kiedyś tu będziesz, wpadnij do nas na herbatę, ale teraz nie mogę ci pomóc. To nie... Nie spodziewałam się. 2 lata, Vi. Byłam samotna, rozpamiętywałam. Najpierw Evelyn, potem ty. Nie przetrwałabym tego sama. Będzie mi ciebie brakować. No. Ale teraz jestem spokojna. Proszę, nie zabieraj mi tego. Sobie ułożyli życie przez te 2 lata. Żegnaj, Vi. I przepraszam. Dzwoniłaś się do abonentki Panam Palmer. Numer obecnie jest poza zasięgiem. Zadzwoń później lub zostaw wiadomość. Hej, hej, Panam. Zgadnij, kto właśnie wrócił z przymusowych wakacji. No, ale bez takich głupich żartów. Pewnie zastanawiałaś się, gdzie jestem. To do sedna. Miałam operację. Właśnie wybudzili mnie ze śpiączki. Będę żyć, ale poza tym... nie jest najlepiej. To taki moment, że świetnie byłoby się z tobą zobaczyć. A... oddzwoń, jak znajdziesz chwilę, dobra? Do zobaczenia. Artur. Tego może się jebać. Zaraz do was wracam. Znowu ktoś ci zalazł za skórę? Ja pierdolę. Vi? A może Johnny? To ja. Jedyna i niepowtarzalna Vi. No kurwa, nie wierzę. Jak zajebiście, że żyjesz. Coś tak czułam, że się ucieszysz. Co u ciebie, Kary? Twoja hacjenda nadal stoi? A kogo to obchodzi? Chwilowo jestem w dużo ciekawszym miejscu. Siedzę właśnie w Crystal Palace. Grałem wczoraj koncert. Z widokiem na Europę. To w kosmosie. Szkoda, że cię tu nie ma. Wiesz, nie jestem teraz w nastroju na imprezy. Okej. Okay. Właśnie obudziłam się z 2-letniej śpiączki. Nie, no kurwa, bez takich. Nie widzisz, że teraz gadam? Kary... Słyszałeś, czy... Tak, sorry. Ja jebie. Śpiączka. Mhm. Operowali mnie, dlatego żyję, ale... No, nie wszystko poszło dobrze. Ja pierdolę, Vi.
strasznie. Potrzebujesz czegoś? Kasy może? Potrzebuję przyjaciela, Kerry. Bardzo nie chcę być teraz sama. Co ja wam mówiłem? To nie stroją, po co mam tam iść? To wszystko jedno byle grało. Kerry? Wiesz, jak bardzo chciałbym pomóc, ale nie dam rady. Każdy sobie ułożył życie przez ten czas. Żył potem w Kijowie. Gdyby nie ta trasa, już bym do ciebie leciał. Zobaczymy się jeszcze? Nie, no pewnie. Jak tylko wrócę, to wbijasz do mnie i jedziemy gdzie tylko chcesz. Za 2 miesiące. No, góra 4. Może być. Mhm. Halo? Słuchaj, coś mi przerywa, ja muszę lecieć, wołają mnie na scenę. Ale jakbyś potrzebowała się dzwonić, to wal jak dym. Niemożliwe. To ja, River. Jaka ja? No, V oczywiście. Dlaczego oczywiście? Nie żartuj. Vi, którą znałem, nie czekałaby 2 lat, żeby oddzwonić. Co spodziewasz się usłyszeć po takim czasie? River, byłam w śpiączce. Dopiero mnie wybudzili. No kurwa. Vi, przepraszam. Ja wyżyłem się na tobie jak ostatni dupek. U ciebie wszystko gra? Bo mam wrażenie, że coś jest nie tak. Wszystko jest nie tak. Co się stało? Musiałem zdobyć pieniądze na rehabilitację Randy'ego i poszedłem na układ z traumą. Sprzedałem im kupę tajemnic służbowych i brudy na kogo chcieli. Widocznie nie było innego wyjścia. Skąd możesz to wiedzieć? Bo cię znam. Gdybyś miał wybór, zrobiłbyś co innego. Nie wiem. Chciałbym w to wierzyć. Kurwa, River, teraz to mnie jest przykro. Spotkajmy się, co? Pomożemy sobie. Za późno na to. Nie chcesz mnie widzieć? Posłuchaj, nie jestem już tym człowiekiem, którego znałaś. I chyba nie chcę patrzeć ci w oczy. Tobie ani... Kurwa, po co ja tyle gadam? Dobra, muszę kończyć. Chwila, River. O! Ostatnia nadzieja. Tam, gdzie zaczęliśmy, tam skończymy. Powiem to tylko raz. Nie jestem w nastroju do żartu, więc lepiej... Cześć, Wiktor. Vi? To naprawdę ty? Ja i tylko ja. Nie do wiary. Ale jak to się stało, że żyjesz? To tak. Pewna netrenerka wplątała mnie w sprawy FIA. W zamian obiecali zoperować mnie ich techem. Udało się, ale były komplikacje. Na przykład 2-letnia śpiączka. Cholera jasna. To już kawałek życia. Tak. Uratowali mnie, ale już nigdy nie użyję wszczepów. Nawet prostego wzmacniacza mięśni. Tak ci powiedzieli? Wpadnij do mnie na badanie. Te konowały na pewno coś przeoczyły. Przynajmniej na ciebie zawsze można liczyć. Jak to przynajmniej? A dzwoniłam już do kogoś i wygląda na to, że nasza znajomość nie przetrwała próby czasu. Ludzie odchodzą, Vi. Myślisz, że mam jakieś szanse na powrót do normalności? Na pewnie. Zwłaszcza z moim nowym sprzętem. Świat się zmieni. Do zobaczenia. Znasz adres. W czym mogę pomóc? Mogę już lecieć do Night City?
Oczywiście, AVK jest gotowa. Już po panią idę. O, miło wreszcie zobaczyć panią na nogach. Właśnie o ten mi chodziło. Wiktor się ucieszy. Zamyśliłam się. Przepraszam. Cieszę się, że wróciłaś. Zastanawiałem się, czy jeszcze kiedyś będziemy razem podróżować. Ale chyba nie jest najlepiej, bo wyglądasz na trochę nieobecną. Jak się czujesz? Jak wyrzutek. Wczoraj byłam częścią tego miasta. A dziś przypominam turystkę. Jeśli cię to pocieszy, moim zdaniem Night City nie zmieniło się aż tak bardzo. Jak udało ci się przetrwać 2 lata bez właścicielki? Stałem przez jakiś czas na parkingu, ale szybko mi się znudziło. No i zacząłem wozić ludzi tu i tam, zupełnie jak ojciec. Brałeś od nich pieniądze? Och, nie, nie. Nie umiałbym ich wykorzystać. Prosiłem tylko, żeby mnie zatankowali. Jednak naprawdę dawno mnie tu nie było. O! Czy mnie ominęło? Najważniejszą rzeczą było chyba znaczne wycofanie się Arasaki z Night City. Pewnie zaciekawią cię najnowsze wiadomości. Co się stało z Yorinobu Arasaką? Moim gościem dziś jest Masao Adams, autor Militech. Jarzmowy Smok. Dzień dobry państwu. Rzeczniczka Arasaki ogłosiła, że Yorinobu zrezygnował ze stanowiska CEO. Prawda to czy ściema? Mówimy o człowieku, który lata temu dobrowolnie zrzekł się statusu, by walczyć u boku nomadów przeciw agentom własnego ojca. Nie wierzę, żeby ktoś taki po prostu usunął się w cień. Sugeruje pan, że ktoś mu pomógł? Ale w jakim celu? To proste. Yorinobu świadomie próbował zniszczyć Arasakę. Świadczy o tym cała jego biografia. Rada w końcu to zrozumiała i pozbyła się sabotażysty. Kochani, więcej o tej sensacyjnej hipotezie będziecie mogli przeczytać w najnowszej książce Masao Adamsa. Dzięki za rozmowę. Arasaka w odwrocie. Tak jest. Inne korporacje starają się wypełnić powstałą dziurę. Co, Johnny? Tego właśnie chciałeś? Wiedziałeś, że w miejscu uciętej głowy Hydry wyrosną 3 nowe? Do kogo mówisz? Do siebie. Nieważne. Daleko jeszcze? No, chyba jesteśmy. No i jesteśmy. Czas na mnie. Zaczekam tu na ciebie. Vi, jeśli mogę ci coś doradzić, każdemu kończy się kiedyś paliwo. Grunt to cieszyć się drogą. Ej, ty! Weź, człowieku, po co tak? Nie jesteś stąd. Zeta Tech. Ty,
Witamy w klinice sieci Zetaty. Czym mogę służyć? A gdzie się podziała Misty Olszewski? Nikt tu taki nie pracuje. Pracowała tu jeszcze 2 lata temu. Musisz coś wiedzieć. To nowy lokal. Nie znam poprzedniej właścicielki. Ja do Wiktora. Mogę przejść? Była pani umówiona? Tak, ale prywatnie. Rzeczywiście. Mam tu notatkę. Proszę się pośpieszyć. Niedługo przyjdzie kolejny pacjent. On dalej jak u siebie, tylko Zetatę. Wiktor, co ty masz na sobie? A daj spokój. Każą mi nosić to cholerstwo. Spełnia jakieś normy bezpieczeństwa. No, chyba nie do końca, skoro oczy od niego krwawią. Wstawanie z martwych zaczyna wchodzić ci w nawyk. Serio, myślałem, że już cię nie zobaczy. Weź, bo jeszcze się wzruszę. A to źle? No, także mam coś dla ciebie. Mamy taki punkt w regulaminie, który zabrania pić w warsztacie. Na gamę mogą mi dać, rozumiesz? Czekaj, czekaj. To ten sam, który piliśmy z Jackiem podczas walki o mistrzostwo wagi średniej. Malon Konjakan. Pamiętam jak dziś. Wydaje się, jakby to było w innym życiu. Fajne czasy. A teraz zobacz, jak się pozmieniało. Nie ma czekiego. Ani sklepiku Misty. No, ani sklepiku Misty. No dobra. Skaguj na fotel. No, to co się stało z Misty? A niedawno skończyła się stąd wyprowadzać. Wpada jeszcze od czasu do czasu, żeby wynieść jakieś pudło czy inne szpargały. Ostatnio coraz rzadziej. Dobra. To jedźmy z tym. I pięknie. To powiedz, jak to jest? Wrócić do świata żywych. No wiesz, świat poszedł do przodu i na mnie nie zaczekał. Zostałeś mi tylko ty. Wiem, jak to jest. W moim wieku odkrywasz czasami, że nie masz już nic wspólnego z tymi, którzy byli ci bliscy. W twoim przypadku zmienił się nie tylko wiek. Co chcesz przez to powiedzieć? Jak to się stało? Ten cały Zetatech? Wiesz, były naciski jakieś. Groźby nawet. Opór przed zmianą stracił sens. Czemu? Bo uznałeś się za pokonanego? Dotarło do mnie, że straciłbym więcej, gdybym upierał się przy swoim. Zapytałeś Misty o zdanie, zanim podpisałeś umowę? Oczywiście. I co powiedziała? No, dużo rzeczy. Niekoniecznie miłych chyba. Jest wrażliwa. W krótkim czasie doświadczyła wielu przykrych zmian. Nic dziwnego, że przestała czuć się tu dobrze. Tęsknię za nią. Mam nadzieję, że jej się ułoży. Że nam wszystkim się ułoży. Myślisz, że mogliśmy wybrać lepiej? Nie. Odpowiedziałeś bez wahania. Gdyby istniała lepsza alternatywa, albo byśmy ją wybrali, albo utwierdzali się w przekonaniu, że wcale nie była lepsza.
Wiktor. Jak zawsze rozsądny. Spokojne marzenia. Ja tak nie umiałam. Nauczysz się. No, skoro tak mówisz. No, rdzenie wygląda dobrze. Zerkniemy jeszcze na korę ruchową. No? Pierwszy raz widzę coś takiego. Twoja kora przestała odpowiadać na sygnały wszczepów. Może gdybym przeinstalował soft Neuroportsu? Nie, nie do rady. A jakby pójść w sygnał binarny? Nie, mogłoby to iść do wstrząsu i to całkiem poważnego. Mówiłeś, że da się coś zrobić. Cholera. Pomyliłem się. Przepraszam. Sprawdź jeszcze raz. Wi. Na pewno coś wymyślisz, proszę. Zrobiłem, co mogłem. Więcej nie potrafię. Przykro mi. O. Czyli to jednak koniec. Zmienisz się, ale będziesz żyć. Spójrz na mnie. Zaadaptowałem się. I nadal robię to, co daje mi szczęście. Może też będę szczęśliwa, jeśli przestanę chcieć niemożliwego. A na początku jest trudno, ale z czasem zdajesz sobie sprawę, że już nie pamiętasz, jak było kiedyś. A jeśli chcę pamiętać? Gdybym tylko wiedział. Wektor, szybko! Były problemy, naprawdę poważne. Potrzebuję szybkiego zabiegu. Chyba coś mi się... Co masz? Opóźnienie? Tyler, no teraz nie mogę. Wróć jutro. Dziurę w brzuchu ma? Jakie wróć jutro? To przyjaciółka spoza firmy. Przyjdź później, to dla mnie naprawdę ważne. Co? Serio? Chyba coś ci się pomyliło. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś tu na kontrakcie. Tyler... Akurat wychodziłam. Andy. Strasznie cię przepraszam. Wektor. Hej. Wpadnie jeszcze kiedyś, co? Jasne. Wpadnę. Zamknij za sobą, jak będziesz wychodzić, dobra? Muszę zająć się Tyler. Jak to się skończy, wróci. Ale mnie zabiją zaraz po drodze. Teraz już to miasto wcale nie jest takie bezpieczne. Gdyby miało się wyrzutni rakiet w ręku, to było dużo łatwiej przechodzić jakby ulicami. O. I chuj. Proszę, proszę. Widziałeś, Jimmy? Mamy tu korpo ścierw. Luzuj trochę, człowieniu. Dawaj pieniądze, ale już, już, szybciutko. To nie jest dobry moment. Chuja mnie to. Dawaj pieniądze. Znam paru ludzi, którym nie spodoba się, jak mnie traktujesz. I co? Myślisz, że boję się twojego szefa? Padry już może. Myślę, że możesz bać się... Nie być fikserem. Krańca, który stracił Heywood? No chyba jednak nie. Jazda! Vi! Misty. O rany, co ci się stało? Misty? Spokojnie. Night City się stało. Jest okej.
Potłukłam się, to wszystko. Ci goście musieli być naprawdę dobrzy, skoro sobie z sobą poradzili, co? Nie, Misty. To ja nie jestem już dobra. Och. To przez relik. Powinnam się zmartwić. Ale zamiast tego cieszę się, że cię widzę. Kurczę, brakowało mi ciebie. Mam wrażenie, że widziałyśmy się tak niedawno. 2 lata, Vi. To nie tak znowu długo. Na pewno jest ci ciężko, ale to minie. Ech, zawsze tak jest. To nie jest takie proste. Wszystko się zmieniło, Misty. Wszystko. Widzisz, co się stało. Nie potrafię obronić się przed byle żulem. Co ja teraz zrobię? Nauczysz się z tym żyć. Trzeba tylko unikać niektórych ulic i wiać, gdy słyszysz strzały. To twoja codzienność? Witamy w świecie zwykłych twarzy w tłumie, Vi. Niedługo przyjedzie moja taksówka, ale mam jeszcze chwilę na rozmowę. Wiesz co? Stęskniłam się za tobą. Nie pomyślałabym, że akurat ty wyjedziesz z Night City. W sumie dziwna historia. To, że Wiktor podpisał umowę z ZT... Pudło. Choć rzeczywiście nie przejęłam tego dobrze. Strasznie się pokłóciliśmy. I nagle dotarło do mnie, że nic nie jest już takie samo. Jackie nie wróci. Vi przepadła. Wtedy zamknęłam sklepik. Nie pomożesz nikomu znaleźć równowagi, jeśli sama ją straciłaś. Przykro mi, Misty. Chciałabym móc ci pomóc. Już pomogłaś. Ciągle żyjesz. Wiesz co, Misty? Dziękuję. I nawzajem, Vi. Podpowiesz mi, co robić? Równowaga czy nie? Zawsze umiałaś powiedzieć coś mądrego. Mogę ci powiedzieć, jak wy... No? Okazało się, że moja stara przyjaciółka nadal... Wiesz co? Wątpię, czy ci się uda, jeśli będziesz myśleć po staremu. Świat zwykłych twarzy w tłumie, Vi. Zwykła twarz. No więc? Może jednak wyjadę. Może gdzieś tam znajdę nową siebie. Jeśli zahaczysz o pewną polską puszczę, pomogę ci szukać. Moja taksówka zaraz będzie. Kurtkę Jackiego. No to do następnego. Oby. Aha, Vi. Nadal masz ten naszyjnik, który ci dałam? Musiał się gdzieś zapodziać. Nie szukaj go. Już nie warto.